Hubert w tym obszarze napisał tak. Auto chodzi na silniku po pierwszym remoncie. Jest to pierwsza poważna wymiana oleju zaraz po dotarciu. Zrobiono 4000 km przez 12 miesięcy, także ciekawe co wyjdzie, tym bardziej, że silnik przeszedł kilka modyfikacji. W ramach dodatkowych informacji Hubert napisał, co to były za modyfikacje. Między innymi kute tłoki, wałki rozrządu, tłoki korbowody, wał korbowy, wszystko wyważone. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód BMW serii 3, silnik 1.8 benzyna, wtrysk pośredni, rok produkcji 1989, przebieg zadeklarowany 250 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest weryfikacja jakości oleju, który pochodzi z 35-letniego samochodu. Olej po przebiegu 4000 km pobrany został bezpośrednio po pierwszym remoncie, zaraz po dotarciu. Inicjatorem tego eksperymentu jest Hubert. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Hubert skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajduje się wyłącznie jedna pozycja, jest to próbka oleju przepracowanego. Hubert nie był w stanie dosłać próbki oleju świeżego, co stanowi spore ograniczenie w prowadzonych eksperymentach, natomiast napisał, że wystarczy mu porównanie z kartą charakterystyki producenta. Tak się składa, że w odcinku numer 55 testowany był dokładnie ten sam olej, dlatego wykorzystamy go w analizach spektralnych. Do samochodu zalany został motul 8100XC z 5W40, klasy jakościowe SN oraz A3 łamane przez B4, aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Jeśli chodzi o książkę serwisową, to Hubert napisał, że nie ma, dlatego dla zainteresowanych pozostaje opcja poszperania w internecie. Przebieg badanego oleju to 4000 km, około 70% eksploatacji to trasa, 30% miasto, dominują odcinki powyżej 20 km, olej eksploatowany przez 12 miesięcy, brak dolewek. Co ciekawe, przebieg zbliżony do przebiegu z odcinka numer 55, gdzie badaliśmy również ten sam olej, jedynie rodzaj eksploatacji pojazdu istotnie odmienny. Hubert w tym obszarze napisał tak, auto chodzi na silniku po pierwszym remoncie, jest to pierwsza poważna wymiana oleju zaraz po dotarciu, zrobiono 4000 km przez 12 miesięcy, także ciekawe co wyjdzie, tym bardziej, że silnik przeszedł kilka modyfikacji. W ramach dodatkowych informacji Hubert napisał, co to były za modyfikacje, m.in. kute tłoki, wałki rozrządu, tłoki korbowody, wał korbowy, wszystko wyważone. Co tylko się dało, zostało odświeżone przy remoncie silnika, odświeżone przejście z oryginalnego sterownika silnika z lat 80. na Speedwino, przejście na czujnik ciśnienia w kolektorze zamiast przepływki z klapką, filtr stożkowy, przejście na elektryczny wentylator chłodnicy zamiast wiskozy, nowy układ wydechowy, strojenie silnika na hamowni, link do pełnego materiału ze strojenia znajdziecie w opisie tego filmu. Hubert napisał, że minął już rok od remontu, po wszystkich modyfikacjach zmieniła się znacznie charakterystyka auta, jest głośniej, spalanie plus 20%, z drugiej strony plus 40 bhp, czyli mocy uzyskanej na hamowni, więcej względem serii, w lekkim aucie robi robotę. W drodze kolejne modyfikacje na ten rok, natomiast cel był taki, żeby się nacieszyć autem. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, próbki oleju świeżego nie mamy, dlatego w ramach przypomnienia zobaczmy sobie pomiary z odcinka numer 55. Wyniki prezentują się w sposób następujący. Warto przypomnieć, że odnotowano wysoką zgodność pomiędzy deklaracją producenta a wartościami zmierzonymi w laboratorium. W dzisiejszym odcinku wyłącznie jeden pomiar, próbka oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnych analiz.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 76,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 13,0 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 171. A to oznacza, że odnotowano wynik na granicy przedziału akceptowalnego i ostrzegawczego. Biorąc pod uwagę niedużą liczbę przejechanych kilometrów, zmianę należy uznać za dość dużą. Co warte przypomnienia, w odcinku numer 55 odnotowano jeszcze większą zmianę, natomiast tam problem najwyraźniej występował po stronie samochodu. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o liczne bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik testu bibułowego wręcz wzorowy, nie doszukuje się żadnych niepokojących sygnałów. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Na początku powtórzę w tym miejscu jeszcze raz, nie została dostarczona próbka oleju świeżego, który został wlany do silnika. Bazujemy na próbce oleju z odcinka numer 55, natomiast jest to najprawdopodobniej inna seria i stanowi to spore ograniczenie w prowadzonych analizach. Niemniej jednak do celów orientacyjnych odczytałem wyniki dla badanych parametrów. W zasadzie wszystko po kolei mamy na zielono, jedynie sygnały powiązane z zanieczyszczeniem stanowią pewnego rodzaju sygnał ostrzegawczy. Może to mieć związek z obecnością paliwa, co tłumaczyłoby spadek lepkości oleju. Podsumowując, otrzymano bardzo dobre wyniki w teście bibułowym oraz spektralnym oraz wyniki dobre w teście lepkościowym. Wydaje się, że remont silnika zakończył się powodzeniem. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!